Cześć Wam, moi kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z takim jakby wyjątkowym tematem. A więc dzisiejszy temat będzie dotyczył czego? Rozdania. Tak, rozdania. Pamiętam, jak zrobiłam rozdanie, że jak będzie 500 subskrypcji, to będę robiła rozdanie. No i powiem Wam, że naprawdę przeszliście najśmielsze moje oczekiwania, bo było więcej niż 500 subskrypcji, że nawet dostawałam już takie komentarze, że no zaraz niedługo będzie na 1000 subskrypcji rozdanie. I tak też się stało. I pamiętam w tym rozdaniu, bo no było niedawno w sumie, jak właśnie losowałam, to powiedziałam, że jak będzie 1000 subskrypcji, to zrobię rozdanie. No i właśnie nadszedł ten dzień. Powiem Wam, że już mam przeszło 1000 subskrypcji i to wszystko jest Wasza zasługa. Wasza zasługa, niczyja, tylko Wasza. Dziękuję Wam z całego serca za to właśnie, że mnie subskrybujecie, że jesteście ze mną, że chcecie mnie oglądać, że dostaję od Was takie wspaniałe komentarze, nie tylko dotyczące jakiegoś tam mojego filmiku, ale również dostaję prywatne jakieś tam od Was wiadomości, dzielicie się też ze mną jakimiś swoimi sprawami, sprawami prywatnymi, co jest naprawdę bardzo też przemiłe, przesympatyczne, bo czuję się tak jakbyśmy po prostu tworzyli taką jakąś rodzinę. Mówiąc w cudzysłowie. Także jest to naprawdę piękne. I powiem Wam, że zakładając ten kanał, nie myślałam w ogóle o tym, że będę miała jakichkolwiek tam odbiorców. Może mówię z 10, ok. Zrobiło się 100, to dla mnie wow. Zrobiło się coraz więcej już, wow, to już w ogóle był szok. A jak już 500 i przeszło 500, no to już w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Naprawdę nie wiedziałam. No a już 1000 subskrypcji to już jest dla mnie naprawdę mega, mega, mega wielkie zaskoczenie i też przemiła niespodzianka, którą od Was dostałam, przepiękna taka jakby nagroda za tę moją pracę, ten wkład, który wkładam w ten mój kanał. Oczywiście, no wiadomo, no nie wszystkim pewnie przypada do gustu ten mój kanał, ponieważ on jest taki, że jest no, różnorodny, o różnorodnej tematyce. Raz o kosmetykach, raz o książkach, raz coś pokazuję Wam też takiego, że występuje nieraz mój mąż, ale to tak gościnnie. Takie też sprawy domowe nieraz Wam pokazuję, hole zakupowe, także różnorodną tematykę możecie u mnie znaleźć na moim kanale, czyli no w sumie każdy może coś dla siebie znaleźć. Ale oczywiście też widzę, że są osoby, które mnie oglądają, ale nie subskrybują. No szkoda, wielka szkoda, bo byłoby mi bardzo miło, gdybyście zasubskrybowali, gdybyście po prostu nacisnęli ten napis subskrybuję i dzwoneczek, żebyście byli ze mną na bieżąco, no bo skoro i tak oglądacie moje filmiki, no to byłoby to dla mnie naprawdę super wyróżnienie i mega, mega nagroda, ponieważ każda subskrypcja jest naprawdę dla mnie wielkim takim, no mówię, wyróżnieniem i taką nagrodą za to, co robię. I po prostu nawet nie wiem tego wyrazić słowami, powiem Wam. Jestem tak przeszczęśliwa i jestem w takim jeszcze szoku, że po prostu do mnie to nie dociera, że już tyle subskrypcji zdobyłam, bo naprawdę nie myślałam o tym, że tyle zdobędę, bo zakładając ten kanał miałam naprawdę dużo wątpliwości i chciałam to robić i nadal chcę to robić, bo jest to moją pasją, moim takim hobby, takim troszkę oderwaniem od tej rzeczywistości, od tych wszystkich takich rzeczy, które dzieją się u mnie prywatnie, taką odskocznią. No i lubię dużo, wiecie, mówić. Ja jestem w ogóle gadułą i bardzo lubię dużo mówić. Nie zawsze mąż mnie chce słuchać, więc chociaż Wy mnie wysłuchujecie, za co Wam dziękuję. Taki żarcik, no, ale coś w tym jest w sumie. No i miałam wątpliwości, ale dzięki mojemu mężowi stwierdziłam, że skoro on mówi, dobra, spróbuj, nagraj parę filmików, jeżeli zobaczę, że nie ma odzewu i po prostu się do tego nie nadaje, że cię, nie wiem, ktoś tam krytykuje ciągle, no to po prostu zaprzestaniesz i
i tyle. I nie masz nic tutaj do stracenia. No i miał rację, nic nie miałam do stracenia, a dużo do zyskania, dużo zyskałam. I to dzięki Wam, bo bez Was tego kanału by nie było, tego kanału by w ogóle nie było bez Was. Bez Was bym w ogóle nie mogła nagrywać, no bo bym nie miała dla kogo po prostu i tyle. A tak, mam dla kogo nagrywać i jeszcze dla takich cudownych widzów, jakimi Wy jesteście widzami. Naprawdę każdemu życzę takich super widzów, jakich ja mam. Bo Wy, mówię, piszecie w komentarzach takie cudowne komentarze i to nie tylko jakieś krótkie, nieraz dostaję takie długie komentarze, gdzie po prostu widać, że chcecie mieć ze mną kontakt taki, jeżeli chodzi o słowa, nie? Że chcecie mieć ze mną taki słowny kontakt, że nie tylko piszecie na temat jakiegoś tam mojego filmiku, ale także i w czasie jakiś tam, gdy miałam jakiś taki ciężki czas, właśnie ten choroba czy śmierć bliskiej osoby, to zawsze byliście przy mnie, zawsze mnie wspieraliście, dodawaliście mi otuchy w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, także naprawdę jestem Wam ogromnie za to wdzięczna. No i zawsze wierzyliście we mnie, Wy najbardziej wierzyliście we mnie, bo nieraz miałam takie załamki i mówiłam, może przestanę nagrywać, albo jakieś tam hejterskie były komentarze i Wy mnie po prostu wspieraliście, że mam to robić, bo lubicie mnie słuchać, lubicie mnie oglądać i tak dalej. Także naprawdę dziękuję Wam z całego serca za to, że mnie subskrybujecie, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie. No i za wszystko Wam serdecznie naprawdę dziękuję, bo bez Was po prostu, mówię, nie byłoby tego kanału, nie mogłabym nagrywać. Także tutaj ode mnie, tutaj dla Was takie serce, dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję. I naprawdę mój taki apel dla tych osób, które mnie oglądają, a nie subskrybują, to no proszę, no to jest tak, wiadomo, no ktoś pomyśli, że no... jakby to powiedzieć, żebrze, nie, o te subskrypcje, ale dla nas właśnie youtuberów, którzy właśnie my nagrywamy te filmiki, jest to dla nas naprawdę bardzo ważne, ponieważ no wtedy wiemy, że ta nasza praca nie idzie na marne, jest to taka forma nagrody dla nas od Was, także to nie jest jakieś żebranie, tylko jest to po prostu, daje nam taką radość, takiego kopa do działania. To właśnie powoduje, że chce nam się nagrywać, chce nam się wkładać w nasze filmiki dużo serca. No i właśnie dlatego taki mój apel, kto jeszcze mnie nie subskrybuje, to serdecznie do tego zachęcam. Wiecie co, muszę na chwilkę przerwać, dlatego że straszna chrypa mnie wzięła i muszę coś ciepłego na szybko, na cito wypić. Dobra, jestem, napiłam się tej herbatki, mam nadzieję, że teraz będzie mnie troszkę trzymało to ciepło w gardełku. I teraz tak, żeby brać udział u mnie tutaj w rozdaniu, to trzeba spełnić takie zasady, takie w sumie, jakie są zawsze i wszędzie praktycznie. Czyli po pierwsze trzeba subskrybować mój kanał, subskrypcje muszą być odkryte, kto będzie miał zakryte, a wylosuje tę osobę, to będę losowała kolejną. No chyba, że po nazwie tej osoby po prostu ją skojarzę, że ona mnie komentuje i ogląda te moje filmiki poprzez właśnie komentarze, że ją skojarzę, no to wtedy okej, nie ma sprawy, nie ma problemu. Ale jeżeli nie będę znała tej osoby, no to i nie będzie miała otwartych subskrypcji, no to losuję kolejną osobę. Następnie w komentarzu nie piszemy biorę udział, tylko piszemy teraz komentarz świętujemy. Świętujemy. Tak sobie zrobimy inny komentarz, bo zawsze ciągle był ten sam, już do znudzenia, więc komentarz świętujemy. Jeżeli ktoś chce brać udział w moim rozdaniu na te 1000 subskrypcji, to po prostu wpisujecie komentarz świętujemy. Następnie co jeszcze? Wysyłam na terenie Polski. No chyba, że ktoś, wiadomo, mieszka za granicą, a ma kogoś w Polsce, do kogo mogę wysłać paczkę, no to oczywiście też może brać udział w tym rozdaniu. Co jeszcze? Tam kiedyś ostawiła się na te 500 subskrypcji, ktoś mnie zapytał, czy trzeba mieć ukończone 18 lat. No myślę, że raczej nie, bo te nagrody nie są jakieś takie, wiecie, jakieś wulgarne czy coś, żeby to nie mogła uczestniczyć w tym osoba, która nie ma 18 lat.
No i teraz tak, to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie sprawy. Jedynie chodzi teraz o termin. Ja tutaj mam swój kalendarzyk i zaczynamy od momentu publikacji tego filmiku. Czyli od momentu publikacji tego filmiku, a mam nadzieję, że uda mi się, bo ja dzisiaj nakręcam w piątek, więc 7, więc mam nadzieję, że uda mi się opublikować ten filmik jeszcze właśnie 7 w piątek, czyli od momentu publikacji filmiku wpisujecie komentarz świętujemy. Ja tu sobie też zapiszę ten komentarz, żeby pamiętać. Świętujemy taki komentarz, żebym wiedziała, że bierzecie udział w rozdaniu. I teraz rozdanie będzie trwało do piątku kolejnego, czyli tydzień, do 14 maja do 24, a 15 maja ogłoszę wyniki i postaram się już ogłosić te wyniki samego rana, żeby nie przeciągać, nie przedłużać. Także mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeszcze opis tych wszystkich tutaj zasad i tego terminu opiszę pod filmikiem. Czyli zaczynamy, startujemy od momentu publikacji filmiku, czyli mam nadzieję, że od 7 maja i rozdanie trwa do 14 maja do godziny 24. No i najważniejsze, słuchajcie, co jest do wygrania? To będzie taka jedna duża paczka i w tej paczce będzie żel do mycia twarzy detoksykująco-matujący. To jest cera mieszana i tłusta. I tutaj jest woda kokosowa, zielona herbata, trawa cytrynowa. Taki oto żel z Bilendy. Następną nagrodą będzie to z Eveline błyszczyk powiększający usta z kwasem hialuronowym. I tu jest papryczką, czyli olejek żożoba, ekstrakt z imbiru, kwas hialuronowy, kapsaicyna i witaminy. Ja go bardzo lubię. Następnie z Eveline będzie peeling enzymatyczny, 3 w 1, intensywnie wygładza, delikatnie złuszcza, nawilża i rozświetla. I tu jest cera wrażliwa, sucha i naczynkowa. Następnie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to będzie tak, z cien, maska peeling do twarzy, oczyszczenie z białą glinką i rozmarynem. I tutaj jest jeszcze maska peeling enzymatyczny do twarzy, z blask z papają, coś takiego. Następna maska to będzie, nie wiem czy dobrze przeczytam, Nyuki, Korean Energy, rytuał oczyszczenia i krok pierwszy, peeling wygładzający, enzym papai, ekstrakt z ananasa, poprawia gładkość skóry twarzy i krok drugi, maseczka oczyszczająca, węgiel aktywny, glinka wulkaniczna, głęboko oczyszcza, absorbuje zanieczyszczenia. Taka. Teraz będzie trzecia maseczka. Trzecia maseczka jest to maseczka koreańska i w płachcie. Jest to kojąca maska w płachcie z ekstraktem zielonej herbaty Pure Skin. Taka. I ostatnia maseczka, też w płachcie, wygładzająca maska w płachcie z ekstraktem z miodu, też Pure Skin. Ja uwielbiam te wszystkie maseczki, więc i tamte produkty, które przedstawiłam wcześniej również, bo nigdy bym na rozdanie nie dała czegoś, czego nie lubię. I teraz kolorówki są dwie. Pierwsza to będzie do wygrania tutaj Dark Chocolate z Lovely, to jest bronzer. Jest zalakowany, żeby nie było, że jest używany. I będzie tutaj z Avonu 5 w 1 Lash Genius, taki tusz do rzęs. Tak, i to będą właśnie te wszystkie produkty. Ojej, nie złapię chyba tu wszystkiego. Te wszystkie produkty plus tutaj jeszcze maseczki. I teraz tak, czyli do 14 maja do 24 macie czas, żeby brać udział w tym rozdaniu, a ogłoszę wyniki 15 w sobotę, także akurat w sobotę
będziecie mogli później, ta osoba, która wygra, będzie mogła sobie świętować w sobotę. Tak, więc to by było na tyle. Jeszcze opublikuję na Instagramie Lucy2585 zdjęcie dokładne, co jest do wygrania, jakie są te nagrody. I tam będzie też również opis dotyczący zasad udziału w rozdaniu. To by było na tyle. Ja Wam jeszcze raz serdecznie z całego serducha dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za to, że jesteście wspaniałymi widzami, za to, że mnie wspieracie, że jesteście ze mną, że mnie subskrybujecie i że dzięki Wam doszłam do takiego poziomu, do jakiego doszłam. Bo bez Was, mówię, nie byłoby tego kanału i nie mogłabym spełniać swojej pasji, swojego hobby. Po prostu ja to kocham, kocham nagrywać i mówię po prostu, bez Was bym nie mogła tego robić, a dzięki Wam mogę to robić i za to Wam jestem tak bardzo dozgonnie wdzięczna. Dziękuję Wam, moi kochani. No i mówię, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło, bo mówię, dla nas, osób, które nagrywają, jest to taka nagroda od Was za to, że ten nasz trud nagrywania nie idzie po prostu na marne. Także ja życzę Wam powodzenia i zachęcam do udziału w tym moim rozdaniu. Także pa, pa!